No, zobaczyłem napis Ełcka kolej wąskotorowa. Za chwilę tajemnica zostanie rozwiana. Tam też jest podobno jakiś skansen. Muzeum historyczne w Ełku, Ełcka kolej wąskotorowa. To prawdopodobnie jakieś były budynki stacyjne. Ciutko drapane. Ciekawe, do czego ta kolej tutaj wąskotorowa służyła. Tak czy owak, pierwsze eksponaty już są za bramą. I to wszystko free, za darmo. O, ktoś tam wlazł do wąskotorówki, ktoś wlazł. I to wszystko w Ełku, zupełnie za darmo. Robię zdjęcie. Tylko poczekaj, sfilmuję te wszystkie kolejki. To muzeum jest niedaleko dworca w Ełku. Inne eksponaty. Muzeum kolejki wąskotorowej w Ełku. A tam jakaś inna lokomotywka. To chyba były jakieś budynki stacyjne. Teraz ktoś tam zrobił pracownię rzeźby. Jeszcze raz Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Ełku. No, parowozy raczej wąskotorowe nie były, ale w muzeum są. No i tutaj na bocznych torach, czy na jakiejś bocznicy, różne ciekawe eksponaty. No, mogę tylko zachęcić znawców kolei do komentarza. Moja znajomość tych eksponatów i kolejnictwa sprowadza się do bycia mężem córki kolejarza, czyli teść, maszynista, dziadek, żony też maszynista. I cała rodzina maszynistów, ale z Wrocławia. A, jestem w Ełku. Bardzo podobny układ stacji do tego, co możesz spotkać na Dolnym Śląsku. No i tutaj kolejne eksponaty Muzeum Kolei Wąskotorowej w Ełku. Kiedyś kolej była państwem w państwie. Zawód był bardzo szanowany. Jak jest teraz? Musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Aż się łezka wokół kręci.